Witam. Troszeczkę wyrwany z kontekstu zupełnie. Przez wpis NIK, jakiś szczypiorek, no chyba szczypiorek, faktycznie autentyczny szczypiorek. Chciałbym Państwu, żeby Państwo przesłuchali. Możecie przeczytać, bo ja pod filmem umieszczę cały tekst, ale nie to, że jestem zbulwersowany. Nie, to nic nie ma wspólnego. Tylko już od dawna nie było takiego wpisu. Tak, no, odniosę się pod koniec. Teraz puszczę to specjalnie. Polacy to są mistrzami w marszach i protestach i innych spacerkach, płomienne przemowy i oczywiście religii. Polacy w marszu. Ja to miałem gdzieś tutaj wydrukowane, tylko nie wiem gdzie. Pomoże mi to. O, tak. W marszu. No chyba, drogi szczypiorku, pomyliło ci się. Obejrzyj defiladę Kim Il-sena. Radzę ci to znaleźć. To film, który właściwie nie było człowieka, który by to nie obejrzał. Jeżeli nie oglądałeś, to obejrzyj. Najlepiej maszerowali Niemcy, za hitlerowcy. Niemcy za czasów II wojny światowej. To faktycznie trzeba przyznać, że doprowadzili do perfekcji. Po nich nauczyli się Rosjanie na Placu Czerwonym. Możesz powiedzieć, ale my też byliśmy na Placu Czerwonym. Tak, byliśmy z orkiestrą, która maszerowała i zdobyła ogromny aplauz. Bo faktycznie fantastycznie grają i potrafią grać do tego rytmu, ale to jest, my mamy taki specyficzny rytm. Taki wojenko, cóżeś ty za pani, ale nie tak jak ty tutaj napisałeś, nie. To jest jedna rzecz. Teraz protesty. No przepraszam bardzo, jakie protesty? Te solidarnościowe, które doprowadziły do rozbioru właściwie układu warszawskiego? Ten układ, to o to chodzi, bo protestów, no było liberum veto, jeżeli byś chciał to podłożyć pod to, bo podejrzewam, że na tyle jesteś elokwentny, że będziesz skakał z tematu na temat, żeby już liberum veto, gdyby dzisiaj było, to ten Sejm by nie robił takich głupot, jakie robi. Bo by któryś skrzyknął liberum veto i by się rozeszli, by musieli znowu zjednoczyć się i przemyśleć. To doprowadziło do klęski, oczywiście, że tak, ale nie przez liberum veto. Zupełnie nie, tylko przez przekupstwo, które dzisiaj mamy przekupstwo na co dzień. No więc, ale pamiętaj o tym, że to nie jest to przekupstwo. Teraz kiedyś Katarzyna Wielka, teraz kto inny, ale też tej samej nacji. Gdybyś zabrakło ci tego, to odsyłam cię do twojej historii. Jeżeli nie byłeś, jeżeli może nie znasz polskiej historii, to Wikipedia. W innych spacerkach, jakie spacerki? Defilady, czy na przykład cokolwiek, czy są spacerkami? Wiesz, ja nie pamiętam, żeby były spacerki w Polsce. Wiesz, takie spacerki urządzali Francuzi. Urządzali, jak ja mieszkałem w Wiedniu, to księża urządzali takie spacerki, wiesz, które miały coś promować, takie, wiesz, wtedy ksiądz w Wiedniu brał dwie panienki pod rękę i maszerował i udawał, i wiesz, i konferował z tymi panienkami. To był taki proces przeciwko celibatowi, tak? Że Jan Paweł wprowadził celibat. To chyba o to ci chodzi, bo nie wiem, my spacerując, chyba że bierzesz ten film angielski, te, jak to się nazywa, Akademia Głupich Kroków. No to tak, to tak. Gratuluję pomysłu, ale w Polsce Akademia Głupich Kroków? Masz pewną rację, przypomniałeś mi, na defiladach, wiesz, Jaruzelski tak głupio maszerował, bardzo głupio maszerował, jakby połknął kija i, no zresztą połknął kija tego sowieckiego.
Potem przełknął go i zmienił na kij brytyjski. Monty Pantona. No, naprawdę. Podpisał takie coś, co potem mieliśmy duże kłopoty i mamy do tej pory. Ale nie będę ci uczył, bo musisz być naprawdę wyedukowanym człowiekiem, żeby pisać takie brednie, jak tutaj piszesz. Płomienne przemowy. Wiesz co? Nigdy nie byłem w Polsce, a... Słuchaj, byłem na pogrzebie Jerzego Popiełuszki, księdza Jerzego Popiełuszki. Były tam przemówienia. Wszyscy płakaliśmy, jak jeden, nawet oficerowie w mundurach. I to naprawdę, mieli tutaj dużo, dużo, dużo na pagonie. Mieli łzy w oczach i chusteczki. Jedynie nie widziałem tylko policjantów, ale było widać, że to są konfidenci. Było widać, ale żołnierze naprawdę nawet w stopniach, nie wiem, czy tam był jakiś generał, ale było widać w mundurach i było widać łzy w oczach. Ale to nie były płomienne przemówienia. Płomienne przemówienia to są Adolfa Hitlera, Włodzimierza Ilicza Lenina i jeszcze masz Stalina. No, tych w Korei, tam też masz płomienne przemówienia. Fidel Castro. U nas świetnym mówcą był Cyrankiewicz, ale żeby to były płomienne przemówienia, nie. Jeżeli słuchałeś Cyrankiewicza, pana premiera Cyrankiewicza, chyba był premierem, jeżeli dobrze pamiętam, to jedno, co było wspaniałe, że on mówił na przez 3 godziny. I przez 3 godziny tego przemówienia nie było zastosowane to samo słowo ani razu. To samo robił Fidel Castro. Kto jeszcze? Tito, Broz Tito również. Tylko wiesz, Fidel Castro, Broz Tito to byli filozofowie po Sorbonie. Więc wiesz... Jan Paweł miał takie przemówienia, ale wiesz, no to jest zupełnie co innego. To papież był. To jest papież, to jest zupełnie co innego. To był po pierwsze człowiek świata. Jan Paweł. Bo Wojtyła nie miał takich przemówień. On miał zambony oczywiście, ale to mnóstwo księży miało. We Włoszczowej był ksiądz Ryszard, na których ja byłem na 2 jego przemówień. To były przemówienia gorące oczywiście, ale czy takie płomienne? Nie. Nie, 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 nie. Oczywiście modlitwy. Religie i modlitwy. No, wyobraź sobie, że to jest jedyny kraj, gdzie właściwie wszyscy jesteśmy chrzczeni. Jest bardzo mała ilość Tatarów, znaczy muzułmanów, bardzo mała ilość. Mamy także troszeczkę osób wyznania tego hebrajskiego. I to jest właściwie wszystko. Tak to są prawosławni, tak samo jak i my. Nawet na uczelniach, jak jesteś na uczelni katolickiej, to masz tych i tych. Masz mormonów. No mnóstwo masz tych. Zresztą Biblia tysiąclecia chyba, tak? Składała się chyba z 5 albo 6 odłamów chrześcijaństwa. Ormian masz. Kościół ormiański masz na Wawelu. Od bardzo dawna. Nie wiem, co w tym dziwnego jest. No nie rozumiem. Tutaj napisałeś to bożków, ale może do bożków. Jakich bożków? Przecież w Polsce nie ma żadnych bożków. Ktoś tam próbował, słuchaj, ale nawet
Maria Vici, przecież to jest najmłodsza grupa, która odeszła od kościoła rzymskokatolickiego. Bo ona odeszła, nie pamiętam w którym, albo w 20, albo może troszeczkę wcześniej, ale nie, chyba po wyzwoleniu, po I wojnie światowej, z Mateńką Kozłowską, tak, którą tam wciągano na linach. To dobrze, ci Maria Vici, niech sobie... To jest kościół, który więcej teraz wyznawców jest w Stanach Zjednoczonych jak w Polsce. Ale bożków? Słuchaj, chyba z 966 to już przestał nas interesować światowid. Ja nie widzę bożków. Jeżeli widzisz świętych i na przykład niektórzy się modlą do świętego Antoniego czy do tego, bo widzisz, nie znasz religii, w ogóle nic nie wiesz o religii, a najbardziej chrześcijańskiej. A w dodatku, gdybyś poznał najpierw religię naszych starszych braci, czyli nazwijmy to hebrajską, czy no, żeby było prościej, żydowską, to byś wtedy się zorientował, że jest jeden Bóg. Chrześcijaństwo zrobiło coś dziwnego, bo zrobiło tak zwaną Trójcę Świętą. I my wyznajemy Trójcę Świętą poprzez Chrystusa. Że Bóg przysłał tutaj swojego Syna i myśmy otrzymali w ten sposób. Pewnie, nie będę ci tłumaczył, bo powinieneś to wiedzieć, a jeżeli nie wiesz, to później ci powiem, dlaczego nie wiesz. No i teraz dalszy ciąg tej twojej tutaj wpisu, tak? No to tak trzeba by było. No, może od początku pójdzie, no ale posłuchamy. Polacy to są mistrzami w marszach i protestach i innych spacerkach, płomienne przemowy i oczywiście religijne modlitwy do bosków. Tylko wytłumaczcie mi jedno, dlaczego jak wstawiłem się w wojsku, ci wszyscy Polacy, którzy tam są pewnie też za pokojem, podpisują wszystkie tam papierki, czyli jednak zgadzają się na wojnę. I tyle z tego marszu. Kupa śmiechu. Polacy to są Czy zgadzamy się na wojnę? No to ty byłeś w wojsku, mogłeś nie podpisać. Jakbyś nie podpisał, poszedłbyś do więzienia. Jakbyś poszedł do więzienia, to byś siedział w więzieniu, a nie w tym. Widzisz, ja też byłem w wojsku i też, wiesz, no, odejście od broni, odmówienie przyjęcia broni, automatycznie no, można było iść do więzienia. Wiesz, my Polacy, czy się garniemy do wojny? Nie słyszałem w ogóle o tym. Bo coś tutaj napisałeś, to tak jakbyś chciał... Posłuchajmy to jeszcze raz. Polacy to są mistrzami w marszach i protestach i innych spacerkach, płomienne przemowy i oczywiście religijne modlitwy do bosków. Tylko wytłumaczcie mi jedno, dlaczego jak wstawiłem się w wojsku, ci wszyscy Polacy, którzy tam są pewnie też za pokojem, podpisują wszystkie tam papierki, czyli jednak zgadzają się na wojnę. I tyle z tego marszu. Kupa śmiechu. No więc właśnie, czy kupa śmiechu, jesteś w wojsku, zgłosiłeś się tam, przyszedłeś tam, czyli automatycznie no, podpisujesz to, żołnierz to jest żołnierz. Wiesz, heroizm naszego żołnierza to Westerplatte w Polsce, tak? Potem następnie Oksywie, Hel, Warszawa, wiesz, akurat tak się stało, że mojej mamy, brat stryjeczny, pierwszy zginął w obronie Warszawy, jako oficer. Nie chcę podawać teraz nazwiska, bo wiesz, no, tak się mówi w rodzinie, ale faktycznie zginął. Chciałbym, żeby rodzina się wypowiedziała, znaczy jego siostrzeńcy czy bratankowie wypowiedzieli się. Nie wiem, czy jeszcze żyją, ale miejmy nadzieję, że tak, bo nie słyszałem, żeby odeszli. I teraz mówisz o tym, co w wojsku. Wojsko jest zawsze i w Polsce tak się składa, że od, no przypuśćmy, 50 roku, nawet wcześniej, braliśmy poza naszym
układem, jakby układ. Polacy są założycielami ONZ-u. I w ten sposób, jeżeli wstępujesz do wojska i chcesz być w tym wojsku na przykład, to możesz jechać na misje ONZ-owskie. To się nazywa, no właśnie tak się nazywa, i możesz tam jechać w strefę Gazy, w różne, w Afganistanie, gdzie się nie było. To też niektóre misje są bardzo skrywane, w ogóle nie mówi się o nich, ale to jest od bardzo dawna, wiesz. I w tym momencie, jeżeli ty przyjmujesz tą broń, więc my możemy być na przykład wysłani w tej chwili na przykład na jakieś lubieże, przypuśćmy, Hiszpanii, w założeniu. Ale w tej chwili usłyszałem, że możemy być wplątani w tą wojnę koreańską. Więc wyobrażasz sobie, i raczej szybciej będzie ta wojna koreańska niż powiedzmy chińsko-koreańska, jak tu gdzieś w Europie. W Europie, wiesz, czy my dążymy do wojny? Jakoś tak nie widzę tego, wiesz. Oczywiście, że tutaj patrząc się na płomienne słowa pana Macierewicza, które cię oczarowały widocznie i dlatego wstąpiłeś do wojska i chciałeś tutaj za panem Macierewiczem z szabelką wymachiwać, no wiesz, no chyba nikomu się nie chce. A jeżeli nawet się chce, no to są te misje pokojowe. A jeżeli są te misje pokojowe, to co one mają do rzeczy? Co mają do rzeczy? Nic nie mają do rzeczy. Powiem ci tak jeszcze jedną historię. Polacy, my jesteśmy jednym z największych narodów, mówiącym jednym językiem, jednym z najstarszych języków na świecie, bo jesteśmy potomkami Lechów i powinniśmy, no zresztą jest ten Lechistan, tak? Takie Lech piwko. No nie? Jest takie coś, więc pozostało, tylko się nazwijmy to, że to jest jakaś mała prowincja, tak? Dzisiaj to nazywamy województwem. Ale gdyby ci Lachowie się rozeszli, no to by byli prawie aż tam za Ren. I idąc w tą stronę, no to naprawdę potężne państwo. I pod wodzą naprawdę mądrych ludzi. Ja nie wiem, gdzie ty mieszkasz, ale jak mieszkasz w Warszawie, to idź sobie pod kolumnę Zygmunta. Stań pod tą kolumną Zygmunta i tam są takie tabliczki. I przeczytaj sobie. Ja tutaj w jednym filmie nawet pokazałem te tabliczki. A jak nie, jak mieszkasz w Częstochowie, to co za problem? Jak wejdziesz do sanktuarium i pójdziesz do Matki Boskiej, to jak będziesz wychodził, to idź. Ja nie wiem, jak to. Nie wychodź tak, jak wszedłeś od tej głównej, tylko na bok idź. I tak jak wchodzisz na, są schody na górę, to jak wejdziesz na połowę schodów, to spójrz na prawo. I tam będziesz miał poczet właśnie władców naszych polskich. Wisi na Jasnej Górze. No więc ja nie wiem, co ty chcesz. I teraz tak. Ja podejrzewam, że albo jesteś bardzo młodym człowiekiem i nie chcę powiedzieć, że niedojrzałem, bo to jest niedojrzałość ogromna i podejrzewam, że będziesz bardzo żałował tych słów za 20 lat czy za 40, bo może jeszcze tak przyjść, że będziemy musieli walczyć o tą polskość. Wiesz, może tak być. Nie mówię, że nie, bo w gruncie rzeczy cały czas walczymy o tą polskość. Wiesz, to jest najciekawsze, że czasami zdarzają się takie osoby jak Stalin, który miał matkę, tam wiesz, Gruzinkę, a ojca Polaka. Mamy takie osoby, dużo Dzierżyński chociażby, które właściwie czy Polakom nie ma na to dowodów, że on Polaków tam gnębił, ale Moskali gnębił. Rosjanie, to by trzeba było, ale wiesz, Rosjanie chyba by nie chcieli, bo wiesz, bo to jest dla nich takie bożyszcze. Tak jak dla nas na przykład no Batory, tak? Batory też, przecież on objął tron w Polsce, nie będąc Polakiem, a
naprawdę zrobił dobrą robotę dla Polski, dla Polaków, ale dla tam zostawił ich. Zostawił ich i oni mogą mieć kłopot. Zresztą tak samo jak Jagiełło. Jagiełło też wygrał bitwę pod Grunwaldem, a przecież Witold miał pewne takie kłopoty psychiczne, bardzo mało. On się przez pomyłkę tylko ostał przy Jagiele. Ale w sumie to on by z mistrzem szedł w rękę, bo to był jego wujek. Przecież Jagiełły to był, ja nie wiem, czy to byli, Jagiełło się chyba razem z nim wychowywał tam, nie pamiętam gdzie tam w Niemczech, z tym mistrzem von Jungingen. Oni byli spokrewnieni i to bardzo blisko. Zresztą, co to ukrywać, ale wcześniej ciotka ich, Zofia, nie powiem jaka, miała sporo córek i dobrze te córki umieściła, wiesz, potem także jak Jagiełło przyszedł tutaj do Polski, tutaj został jakby królem Polski, no to on miał od groma ciotek, wujków, swoich braci. Tak, wyobraź sobie. A przecież Zofia była siostrą, to co pamiętam, Gediminasa. A kto to Gediminas? No to jak nie znasz historii Polski, to gratuluję ci. Gratuluję ci i byś nie pisał takich głupot. Tutaj nie tworzył takich głupot. Wiesz, heroizm nasz jest we krwi naszej. My czasami jesteśmy takimi ułanami, wiesz, tylko ułani są Tatarami, no. Ale adoptowaliśmy ich i oni stworzyli ułanów, te pułki łańskie. No taki pułk miał być także żydowski. Nie wiem jak oni, nie doszło do skutku, może doszło nawet, ale był Łemkowski. Łemkowie, ułanów w ogóle powstało kilka takich jakby rytów ułańskich. Miał powstać pułk żydowski, miał powstać właśnie, no ułani to już byli, tatarski i miał powstać właśnie łemkowski. Nie wiem czy łemkowski, wiem, że artyleria powstała i ci górale łemkowscy, tak jak górale tatrzańscy też mają, tylko łemkowscy mają to piórko do przodu, a tamci, znaczy podhalańczycy mają do tyłu i oni zostali, bo Łemkowie właściwie no zniszczono Łemków. Kulturę łemkowską zniszczono poprzez plan Wisła, który, wiesz, bardzo przykry okres, ale to już nie my. To nie nasza wina, nie Polski, a kiedyś to musisz poczytać historię i brać. Nie pytaj się, chyba bym wolał, żeby się nie pytał twojej mamy ani dziadka, ponieważ jak cię tak wychowano, to nie chcę się dowiedzieć, skąd pochodzisz, jakie masz korzenie, bo to w takim razie masz korzenie bardzo kiepskie albo coś nie tak pod kopułą. Bo ci odpowiem tak, mój dziadek zginął w obozie koncentracyjnym, niemieckim obozie koncentracyjnym. Moja babcia z moją mamą uciekły w Częstochowie dzięki węgierskiemu SS-manowi. Po prostu kazał im uciekać. I nie tylko tam, w grupie jakiejś na pewno. To moja mama. Mój ojciec przesiedział całą wojnę tutaj w Warszawie, uciekł z powstania warszawskiego. Przed powstaniem warszawskim przyjechał tutaj do Łodzi, bo studiował w Warszawie. Politechnikę, ale chyba zlikwidowano Politechnikę czy coś takiego. I tutaj zaczął pracę w archiwum niemieckim jako kreślarz. I tutaj kreślił. Wie wszystko, kogo dostał pracę i robił dobrą robotę podziemną. Czyli plany przenosił, dawał tym, co potrzeba. Skąd to wiem? Ponieważ ten stół, który jest, ja może go kiedyś pokażę, powinien być do tej pory w tam, jest takim szklanym stołem. Ci, którzy wiedzą kreślarze, to powinni wiedzieć, że w Łodzi taki pierwszy stół powstał. A jak to było? Mój ojciec, wyjmowane były okna. I wyjmował okna,
te lampy, tak jak tutaj stała, tylko odwracał taką lampę do góry nogami i kładł kartony, te, które inżynierowie niemieccy rysowali, czy polscy, nawet nieważne, ale inżynierowie, i kładł na to kalkę. Albo drugi plan i odrysowywał. Wiesz, o co chodzi, bo prześwietlał. I rozrysował. I wpadł Niemiec. Mój ojciec właśnie robił dla kogoś plan. A prawie że siny był. I ten Niemiec, jak zobaczył, to do ojca podszedł, poklepał go tak po ramieniu, a mojemu ojcu się zimno zrobiło. Już wiedział, że pójdzie na do obozu koncentracyjnego. Już był pewien, na 100%. I wyszedł ten Niemiec. Trzasnął drzwiami, jak dosłownie aż huknęło. Wyobraź sobie, że następnego dnia, jak mój ojciec przyszedł do pracy, bo wyszedł z pracy, wtedy zrobił to swoje i wyszedł z pracy i był pewien, że jak wróci do pracy, to będzie już jechał do obozu. Całą noc nie spał. W ogóle przeżył horror, bo opowiadał o tym. Wyobraź sobie, że wszedł i ten Niemiec czekał na niego w wejściu, podał mu rękę i go złapał jak przyjaciela i zaprosił na górę. Na górze był stół zrobiony według właśnie taki. Był już zrobiony. Słuchaj, przez noc był zrobiony stół. Wyobrażasz sobie, jak Niemcy szanowali pomysły? I to był SS-man. To był SS-man. I w ten sposób mój ojciec uszedł kary śmierci. No. Po prostu się ten Niemiec nie zorientował. No i jak mój ojciec już dostał ten stół, ponieważ był dużo lepszy i nie potrzeba było już tak, to już oficjalnie wynosił te papiery. Bo wtedy rolował sobie i przynosił do domu i w domu tak samo miał tą szybę taką, tylko nie w tym domu, gdzie mieszkał, tylko gdzie indziej i kopiował i zanosił z powrotem. Już Niemcy go nie sprawdzali, więc już wtedy to było na pełną skalę. Więc ci opowiadam, jak wygląda patriotyzm. Więc wiesz, nie wiesz, kiedy jesteś patriotą. Będąc kreślarzem, będąc malarzem. Przecież mój profesor, który był przyjacielem, ja to opowiadałem w poprzednich filmach o panu Tadeuszu. Nie chcę mówić nazwiska, to nieważne. Ale wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Tutaj łodzianie oczywiście. Nie jest najbardziej łódzkim malarzem, ale jest. I opowiadał, jak oni tam malowali, czy zamalowywali, czy robili jakieś rzeczy dziwne. I wiesz, nie było człowieka, który nie. Moja mama podczas powstania była bardzo młodą osobą, uczyła się. To było naczelne. Nauczyć się, czyli po powstaniu uczono się. I tam zrobiła maturę. To jest dopiero, wiesz, to jest najwyższe, co można wynieść z powstania, matura. Nie wiem, czy ty rozumiesz to. Masz teraz, kiedy masz walkę właśnie szkolnictwa o to, czy polskie szkolnictwo, zobacz, jak o historię walczą niektórzy posłowie, walczą o matematykę, która została zniesiona ze szkół. Zobacz, jaką krzywdę zrobiono Polakom. I teraz ty mówisz o patriotyzmie? Przecież Polacy dzięki temu w ogóle istnieli na świecie. Twój pradziadek dzięki temu, że wiedział, co to jest kilogram wody, jak je wyliczyć, podejrzewam, że nie wiesz, ile to jest kilogram wody. Sześcienne. Jak wyliczyć kilogram? To ci zrobię lekcję. 10 na 10 na 10 centymetrów. 10, 10, 10. Wiesz? O tak. 10, 10, 10. Tu masz wysokość, tu masz szerokość, a to tak wiesz. Wiesz, to drugie co masz. Trzecie. No. Nie chcę cię tak bardzo uczyć, ale 10, 10, 10, 10. I w ten sposób robisz sześcienny taki ten. I to jest litr wody. Wyobraź sobie. No. Ty wiesz, jak to jest wiele? Nawet sobie nie wyobrażasz. Jak budujesz dom, jak wylewasz stropy, jak kopiesz doły i powie ci ktoś 10 metrów proszę wyjąć tutaj stąd ziemi.
sześciennych, to ty już automatycznie wiesz, ile to jest. A ile 10 tysięcy jest metrów sześciennych? Jak to łatwo przeliczyć na wywożenie na przykład jakiegoś gruzu czy czegokolwiek, wiesz? To jest planowanie i to wyobraź sobie, że każdy Polak to potrafił zrobić. Każdy po szkole podstawowej, po tych trzech klasach szkoły podstawowej, a już przed wojną to już każdy, bo było już 7 klas szkoły podstawowej. Wyobraź sobie, jakie było wysokie wykształcenie tych Polaków. Wiesz. Automatycznie oni mogli iść na Politechnikę, automatycznie mogli iść na, przypuśćmy, drukować, tak, do drukarni. Mogli, nie było problemu w sklepach z oszustwem, na przykład w monetach, także na przykład oni świetnie liczyli procenty, wiesz, banknotów, czy na przykład, bo były 3 waluty, czy 4 waluty, tak, wiesz, no to wszystko to było. No i to Polacy mają w sobie, wiesz, to wszystko, to kalkulacja, taka logika, wiesz, logika to jest matematyka, jakbyś był na logice, to uważaj, bo tam jest najwięcej matmy. No. I wiesz, i Polacy są również, wiesz, nawet za zaborów. Słuchaj, Akademia Krakowska kształciła największych ekonomistów. I wszyscy ci ekonomiści jechali do Wiednia albo rozchodzili się po dawnej Galicji, bo oni świetnie, no, ekonomicznie, wiesz, byli świetnymi księgowymi, o tak by można było powiedzieć, najprościej. I to jest, wiesz, podstawą, tak zwana buchalteria kiedyś. Wiesz, to trzeba było być. I sobie większość buchalterów przed wojną, mówię przed samą wojną, wcale nie mieli studiów. Wystarczyła im matura. I dlaczego? Dlatego, że byli świetni. Bo faktem, że były podziały na biologiczne, na matematyczne, potem na filologiczne klasy, był taki podział, to prawda. W niektórych, ale jak on był po matematyce, to on na buchalterii o tak sobie. O, tak. O, o, o. Zresztą w ten sposób Enigmę żeśmy tak rozszyfrowali, wiesz, tą maszynę taką, którą tak lubisz, te marsze takie, to żeśmy tak im rozrobili tak, że poszło to. No, mówię ci, ty tak pomyśl sobie i weź, ja bym chciał, żebyś, ale chyba tego nie zrobisz, bo nie umiesz tego zrobić. W Wikipedii weź, zobacz, Polacy Nagrody Nobla i ilu jest, bo to Polaków jest bardzo dużo, którzy są Polakami i zdobyli Nagrodę Nobla. Ale zobacz, Polsko, znaczy inaczej, no, jakby to nazwać, polskiego pochodzenia, to zobaczysz wtedy, jaka jest ogromna ilość ludzi, którzy tutaj się wychowali, jedli ten chleb i potem wyjechali, są ich wnukami czy synami tych polonusów tak zwanych i odebrali Nagrodę Nobla. To wtedy za głowę się złapiesz. Za głowę się złapiesz autentycznie. A jeżeli byś przebiegł po Rosjanach, po kulturze rosyjskiej, zobaczył, ile w Rosji było Polaków, jacy byli Polacy, to jest taka książka nawet, to radzę ci tą książkę znaleźć. Chyba Polacy w Rosji, albo co znaczą Polacy Rosy, czy kultura. Taka książka, ja muszę ją kupić, dlatego że mam przyjaciółkę, znaczy, no tak, mam przyjaciółkę, która jest Rosjanką. I ona ma syna. I ten syn, nie to, że on się czuje świetnie Polakiem, ale chciałbym, żeby nie stracił tego, wiesz, o co chodzi tutaj. Wiesz, kto z poetów, kto z pisarzy, kto z muzyków, kto w ogóle, którzy mają polskie pochodzenie na terenie Rosji. Przecież jeden z największych bankierów w Moskwie to był Polak. Tak, największy bank na świecie miał. Był najbogatszym człowiekiem na świecie. I ty mi powiesz, że Polacy są jacyś tacy. No ty kochany, no to no jesteś, no nie powiem, że wiesz, właściwie to bym powiedział, powinienem powiedzieć w czarnych, czterech literach. Że jesteś bardzo w czarnych literach. I bardzo się dziwię. I teraz powinieneś właściwie przede wszystkim przeprosić, jeżeli twoi dziadkowie są stąd. Bo może nie są stąd i dlatego tutaj tak wyjechałeś z tym pomysłem. Bo jak nie są stąd,
No to pakuj manatki i wyjeżdżaj tam w te swoje strony i bądź tam, jeżeli masz jakiś problem, no to wyjedź, no to po co ci ten polski? No weź się naucz tego jakiegoś tak, jak mówił Zagłoba, psiego języka i koniec, no Boże jedyne. No to wróć do swojego psiego języka i zapomnij o tym polskim, bo polski jest naprawdę trudnym językiem. Jeden z najtrudniejszych na świecie, bo jest jednym z najstarszych i dlatego my mamy, ja sam mam kłopoty z językiem polskim. Naprawdę, kiedy na przykład mówię, czasami się zastanawiam, jak to powiedzieć. I to naprawdę długo się zastanawiam, bo język się łamie. I powiem ci, że tak naprawdę tak dobrze mówiących osób, taką czystą polszczyzną, to w swoim życiu spotkałem tylko kilka. Między innymi o jednej osobie mówiłem. O panu Cyrankiewiczu wracam do tego. Tak, uważam, że on mówił przepiękną polszczyzną, pan Cyrankiewicz. No oczywiście bardzo uwielbiam Dobraczyńskiego. No to tak. Dlatego, że mimo to, że on tam zrobił małe głupstwo z tym prąciem, swoim, co zacznie się śmiać, no bo założył taką organizację i głupio zrobił, ale to naprawdę bardzo ładnie mówił. No i jeszcze kilka osób mówiło bardzo ładnie, ale na przykład nasz wieszcz nie za bardzo, no mówił polszczyzną, ale czy taką piękną, to bym tak troszeczkę, wiesz, niby się mówi, że te lwowskie, takie miękkie, to jest piękne. W pewnym sensie można by było tak powiedzieć, taka dialektyka, lekko pociągająca, ale można też mówić jeszcze inaczej. I wtedy już jest się takim dziwnym troszeczkę człowiekiem. Bo tak można powiedzieć, że to jest dobry interes. A jak interes jest dobry, to się bardzo to kręci. Czy ty rozumiesz? I jeżeli znasz te dialekty, możesz w tym każdym tym dialekcie mówić tak, jak ty chcesz. Ale to nie jest złe. Po tym można rozpoznać, kto skąd pochodzi, co się można spodziewać. Ale to jest Polska, to jest folklor, nasz przepiękny folklor. I szlachetność tego języka, że wszystkie te dialekty coś mają w sobie, ale przede wszystkim mają Polskę, tego orła, niezłomnego orła. Słuchaj, za każdym razem. Dziwię się tobie, że ty robisz takie wpisy tutaj. I wiesz, zawsze kończę, że ale na rany Chrystusa. Przemyśl to i pomyśl, bo nie to, że mnie boli, to będzie się mścić w tobie, wewnątrz ciebie. Będziesz się zastanawiał, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Nie możesz być takim wszech, bo w pewnym momencie Włoch się ciebie zapyta o coś i ci powie, że na przykład dlaczego nie wiesz. Dlaczego nie jesteś legionistą? I wtedy zgłupiejesz. Francuz ci powie co innego, Anglik też ci powie co innego, albo pójdziesz gdzieś tam, tak jak moja koleżanka w Anglii pracowała u pani, jako pomoc taka domowa, właściwie do towarzystwa właściwie tej pani, bo to pomoc ta pani miała swoją służącą, która jej gotowała, właściwie kucharkę, która jej gotowała, no bo była samodzielna, tak, żeby tylko być w towarzystwie. I miała zdjęcia na kredensie trzech lotników naszych polskich. Powiedziała, to są Polacy, to są twoi. Wspaniali chłopcy, po angielsku. Wiesz, Maryśka miała w oczach łzy. To nie byli jej ani krewni, ani koledzy. Nie wiedziała, kto to jest. Mundury, bo mundury, twarze, bo twarze. Ale wtedy tak. To jest piękne. Tam w Anglii szanują naszych żołnierzy, naszych lotników. I wiedzą, o co chodzi. To, że nie byli na tym, wiesz, spotkaniu, na tym, to nie jest istotne. To, że nie maszerowali, tak jak powiedziałeś, że nie umiemy, że umiemy maszerować, to nie byliśmy tam zaproszeni, żeby tam pomaszerować sobie. No więc widzisz, jak to jest. Także nie patrz na to. My nie musimy maszerować. My tam wszędzie jesteśmy. Przypomnij sobie następną rzecz. Westerplatte, jak szedł Bush. Ja nie mówię o panu żołniku, o którym mówiłem, tylko mówię o tym drugim żołnierzu, który
to był trzeci albo czwarty, stanął na baczność i Bush oddał mu honory. Dlaczego? Bo miał białą gwiazdę i zapytał się, skąd ma tą białą gwiazdę. On mówi, że jest pod mydłem. Wiesz, to na Pacyfiku. Wyobrażasz sobie? Weź zobacz, mamy stację artystowskiego na, tak? Nie wiem, czy wiesz. W Gdańsku masz taki statek. Morski, polarno-morski. Wyobrażasz sobie, że jesteśmy udziałowcami tego dzieła? I to jeszcze za czasów rozbiorów. Wyobrażasz sobie takie rzeczy? I ty mówisz, że my jesteśmy jacyś dziwni? Mówisz, że podpisujemy? Tylko weź pierwszą podstawową sprawę, że teraz się troszeczkę pomieszało, ponieważ przyszli niektórzy i jeszcze się nie odbarwili. No tak podejrzewam, że ty jesteś taki nieodbarwiony, bo ani cię dziadek, ani cię rodzice nie nauczyli tego. To jest najciekawsze. Skąd to u ciebie takie wiadomości? Wiesz, wolę, żebyś tutaj dostał wnyki, jak to się mówi, albo w cztery litery, albo z liścia słowami, niż na przykład w życiu. Bo w życiu, jeżeli byś takie coś powiedział przy mnie, albo w mojej pracy, to powiem ci, że długo byś nie posiedział. I że u żadnego z moich przyjaciół ani kolegów. Ani mówię o koleżankach też. Ani byś w szpitalu nie posiedział, ani byś w jakiejś pracowni projektowej nie posiedział, architektonicznej, a już broń Pani Boże na jakiejś, a w szkole żadnej byś się nie mógł znaleźć. Jakbyś z takimi bredniami wyskoczył. Wiecie, ostatnio mój kolega wyrzucił takiego genderka. Ja mówię, dlaczego go wyrzucił? A daj spokój, bo widzę, on będzie mnie demoralizował. I on tutaj, i co to oni są warci? Tylko mówił tak internacjonalnie. No to trzeba było ich wysupłać. Rozumiesz, o co chodzi? Słuchaj, zaczyna mi tu maszyna strasznie pyskować. Nie wiadomo, o co chodzi, no bo się poci. Bo to ona jednak dużo hałasuje i ten hałas jest tutaj. No ale chyba już ci wystarczy. Także to jest tak. Nie wiem, kiedy to puszczę, ale mam nadzieję, że puszczę lada moment. Trzymaj się i zastanów się nad sobą na każdym kroku, co piszesz, jak piszesz i do kogo piszesz. To jest numer jeden. A jeszcze jedno. Naucz się tego, za co jest ten, wiesz, orzeł. Kto to jest? Kim ty jesteś? Jaki znak twój? Czym twa ziemia? Wiesz, to trzeba znać na pamięć i to trzeba wyrabiać sobie. To nie jest tak, że nie. Wiesz, mimo to, że możesz, a jeżeli masz problemy z tym, to się zastanów, kim jesteś. I po prostu daj sobie spokój. Idź sobie w tamtym kierunku. Nie, jak ci nie smakuje ten chleb, wolna droga. Nikt cię nie trzyma. Nikt. Żaden problem. Jeżeli na wschód, nie musisz tutaj. Możesz przez Rumunię albo tam jeszcze gdzieś przez Kaukaz i możesz tamtędy. A jak ci pasuje w tą drugą stronę tutaj na zachód, wolna droga, zupełnie nikt cię nie zatrzyma. A jak chcesz jeszcze gdzie indziej, no to no chyba, że gdzieś tam do jakiegoś Bantustanu, no to wtedy masz problem. No, ale to się musisz dogadać. Tego nie wiem. To już twój wybór. Twoja szalona droga. Tak bym to nazwał. I na rany z Chrystusa zastanów się, co myślisz. Jeżeli nie wierzysz, no to nigdy nie uwierzysz. A podejrzewam, że chyba byłeś chrzczony, bo w tym kraju naprawdę ciężko spotkać niechrzczonego. Naprawdę. Bardzo ciężko. Albo jesteś obrzezany. No to jak obrzezany, no to co za problem? Masz niedaleko. Do zobaczenia.